Moje pierwsze spotkanie z księdzem biskupem Barełą, ale jeszcze nie biskupem, tylko prefektem, było w niższym seminarium duchownym. Jestem absolwentem tego seminarium. Czwartego czerwca, w sobotni Maryjny Dzień roku 1916, w uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela w małej wioseczce pod Radomskiem w Zapolicach, w skromnej rolniczej rodzinie, przyszedł na świat Stefan Baryła, pierworodny syn swoich rodziców Józefa i Stefanii. Kto mógł przewidywać wówczas, że będzie on trzecim z kolei pasterzem diecezji, która wówczas jeszcze nie istniała i w dodatku pierwszym jak dotąd biskupem diecezjalnym pochodzącym z jej terytorium. Przywołam w tym miejscu świadectwo matki świętej pamięci księdza biskupa Stefana, świętej pamięci Stefanii Barełowej, którą miałem szczęście jeszcze poznać osobiście. Mówiąc o swym synu biskupie, z rozrzewnieniem wspominała, przywołując bardzo trudne warunki materialne, w jakich żyła rodzina Barełów. Jak to dziecko chciało się uczyć? Jak to dziecko chciało się uczyć? Wiem, że bardzo lubił czytać i zawsze mi na biurku książki, czasopisma. Czytał dużo. Był typem intelektualisty. Postulata o narodzin biskupa Stefana możemy dziś wspólnie wyznać. Pojawił się na tym świecie, by być naszym pasterzem, by być maryjnym biskupem częstochowskim w trudnych zmaganiach się z komunizmem. I linijnych obchodów, wyboru Jana Pawła II, peregrynacji Ikony Jasnogórskiej we wspólnotach naszej diecezji oraz wiosny Solidarności, a potem nocy stanu wojennego, by być ojcem Soboru Watykańskiego II i jego propagatorem w naszym częstochowskim kościele. Nigdy nie ogarniemy morza, oceanu wręcz łask boskiego miłosierdzia, którego wody nas zalewają, obmywając w zdrojach wody i krwi wytryskującej z przebitego boku Pana. Nigdy do końca nie uchwycimy przejawów czułości serca Jego Matki, ale zawsze możemy usiłować poznać to, co Bóg czynił i wciąż czyni wobec nas w swoim Kościele przez swoich pasterzy. Był w moim odczuciu bardzo serdeczny, bardzo rozumiał człowieka, bardzo rozumiał człowieka biednego, rozumiał na przykład studentów, którzy byli biedni i po prostu dawał im to, co miał. Umiał się dzielić, właściwie dla siebie nic nie miał. Tą rocznicę święceń biskupich trzeciego pasterza Kościoła Częstochowskiego, księdza biskupa Stefana Baryły, która minęła 8 stycznia bieżącego roku, nasza archidiecezja razem z pasterzem, księdzem arcybiskupem Stanisławem i biskupem Janem, staje dzisiaj przy pomniku, przy ołtarzu, aby podziękować za życie i posługę kapłańską biskupa naszego wielkiego parafianina rodaka, księdza biskupa Stefana. Człowiek ogromnej wiary. Jak po mszy świętej, to nie było tak, że mszę odprawił, rozebrał się idzie na śniadanie, czy na posiłek, czy coś, czy rozmawia. Kilkanaście minut klęczał. I dziękował Panu Bogu za mszę świętą. Pragnę przypomnieć słowa księdza biskupa z listu wielkopostnego z 1976 roku. Ksiądz biskup mówił i pisał: umiłowani diecezjanie, zjednoczenie z Chrystusem, który jest światłem naszego życia oraz Maryją, wzorem naszego zawierzenia i oddania Bogu, ufnie podejmujemy dzieło odnowy naszego Kościoła diecezjalnego. Pragniemy te słowa księdza biskupa Stefana realizować w naszym życiu. O tym nam będzie również przypominał ten pomnik, który dzisiaj
zostanie osłonięty. Powtarzał bardzo często takie łacińskie powiedzenie, że bonum ecclesiae suprema lex. Dobro Kościoła jest największym obowiązkiem. Wszyscy tworzymy wspólnotę i właśnie to bonum ecclesiae suprema lex, to chodzi o dobro całej wspólnoty, że naszym głównym zadaniem, jeśli zostaniemy księżmi, będzie właśnie myślenie, bardzo intensywne myślenie, które zamienia się w działanie nie o sobie, ale właśnie o tych, którzy nam zostaną powierzeni, czy o tych, których spotkamy na własnej drodze życia. Dla niego nie było życia prywatnego, ale cały był oddany sprawie Pana Boga. Chorował właściwie od wiosny, od lutego 83 roku. Było dwóch lekarzy, byłem ja, był ksiądz Marian Duda. Bardzo godnie umierał. To listopad, grudzień. Tak, to trudne momenty były. Tak, to był wielki rozdział mojego życiorysu.